Dzisiaj nie kto inny jak dr De Miro, czyli Mirosław Oczkoś, specjalista do spraw wizerunku i marketingu politycznego oraz stały prowadzący programu Nocna Zmiana na kanale Super Express. Dobry wieczór, panie doktorze. Dobry wieczór, panie redaktorze. Dobry wieczór państwu. Panie doktorze, mam wrażenie, że dzisiaj mamy jeden z gorętszych wieczorów. Długo na niego oczekiwaliśmy. W końcu usłyszeliśmy o tym, że PKW odrzuciło rozliczenia wyborcze Prawa i Sprawiedliwości, a w konsekwencji oznacza to dla tej partii, że mogą stracić 3-letnią subwencję partyjną, oraz, która może wynosić około 90 milionów złotych, oraz 10 milionów dotacji na kampanię wyborczą za zeszły rok. Czy według pana jest to sprawiedliwości stała się zadość i PiS zasłużył sobie na takie potraktowanie? Ja nie jestem z Komisji Wyborczej Państwowej, ale rozumiem, że tak. To znaczy, że jeżeli te rzeczy, które się dzieją od czasu ujawniania wszystkich afer i różnych przekrętów poprzedniej władzy, czyli Prawa i Sprawiedliwości oraz Solidarnej, później Suwerennej albo odwrotnie Polski, i dziennikarze, którzy docierali do różnych przekrętów działań i tak dalej, no to się potwierdza. To znaczy myślę, że siła rażenia tego, co widzimy codziennie, co robią też, tak jak mówię, dziennikarze zawsze bardzo, bardzo dobrze, to też i prokuratura, która stawia zarzuty, czy prosi, znaczy prosi, wystawia też te o zdjęcie immunitetów posłów, czy europosłów, czy posłów w polskim parlamencie. I skala tego zjawiska po prostu przerosła chyba wszystkie wyobrażenia. W związku z tym myślę, że inna decyzja byłaby dziwna, dlatego że tu nie trzeba mikroskopu ani specjalnego jakiegoś poszukiwania, bo okiem nieuzbrojonym było widać, że coś jest na rzeczy. Oczywiście nam się może coś wydawać i dlatego ja mówię, nie wydaję tutaj sądów różnych, natomiast rozumiem, że Państwowa Komisja Wyborcza w tej formule notabene wymyślona przez niezjednoczoną prawicę, czyli Prawo i Sprawiedliwość, te Polski, tamte dwie, zamajstrowała przy tym, przy Komisji Wyborczej również. W związku z tym nie rozumiem, z jakiego powodu jest ten krzyk. Natomiast odkładanie po kolei tych terminów na to, żeby to ogłosić, jak najgorzej świadczyło o Komisji Wyborczej, ponieważ co może sobie pomyśleć przeciętny obywatel, który nie jest politykiem, nie siedzi w tych całych strukturach i też nie jest w żadnym sądzie. Mówi tak, aha, czyli jak będę mocny, byłem u władzy 8 lat i nakrzyczę mocno, a tam są jeszcze moi ludzie do tego, to mnie potraktują łagodniej. Ja już naprawdę nie chcę zanudzać tutaj rebeliantki i rebeliantów, ale warto o tym przypominać, że za przelew z innego konta Nowoczesna miała zabrane subwencje na 3 lata, tak, też na 4. A PSL musiało sprzedać siedzibę, czy tam nie musiało, ale sprzedało, bo miało długi. W związku z tym ja nie rozumiem tej hipokryzji i płakania posłów PiS-u, jakie to są naciski, jak oni są źle traktowani. No przepraszam bardzo, no wszyscy powinni być traktowani równo. Czyli zakładam, że nie dało się tego pociągnąć dalej, czy jeszcze o tydzień na przykład, bo już narastały takie rzeczy, plus ucieczka różnych prominentnych współpracowników i pracowników Prawa i Sprawiedliwości, że za chwilę w ogóle byłoby dziwnie. Natomiast no, decyzja zapadła, ale to jest decyzja Państwowej Komisji Wyborczej, jeszcze będą odwołania. To jest wszystko dziwnie skonstruowane, no ale to może jeszcze za chwilę o tym porozmawiamy oczywiście. Oczywiście. No, zaraz po tej konferencji PKW, która ogłosiła swoją decyzję, odbyła się konferencja prasowa posłów PiS-u z Mariuszem Błaszczakiem na czele, który brzmiał, jak to nierówno jest traktowana partia polityczna, że samo w sobie jest to łamaniem prawa. Wręcz powiedział, że koalicja 15 października, chociaż użył określenia 13 grudnia oczywiście, wprowadza ustrój baćki z Białorusi i chodzi o to, żeby skończyła się demokracja w Polsce. Czy uważa pan, że PiS będzie starał się przekuć te wszystkie lamenty w ogólnopolskie jakieś protesty? Czy uważa pan, że Jarosław Kaczyński będzie w stanie, mówiąc kolokwialnie, wyciągnąć ludzi na ulicę, by ich wsparli? Myślę, że nie. Dlatego, że słaby jest przekaz, ponieważ nawet najwytrwalsi zwolennicy, czyli wyznawcy PiS-u,
widzą, że coś jest nie tak. Być może jest ten dobry car i źli bojarzy, czyli Jarosław Kaczyński jest dla nich po prostu świętym, ale ci te łotry, które obok niego funkcjonują, to po prostu nakradli, na różne rzeczy narobili, ale przecież on nie wiedział o tym. A mówiąc zupełnie serio, jak oglądam pana Błaszczaka, którego oglądam już kilkanaście albo kilkadziesiąt lat z pozycji komentatora, to zawsze zastanawiam się, jak można tak stać w miejscu i się nie rozwijać politycznie. Bo tam się nic nie zmieniło. Pan Błaszczak po prostu powtarza jakieś kalki językowe, długo się ich uczy, a później strasznie długo się ich trzyma. Kiedy inni zmieniają już narrację, to on cały czas z tego się samego trzyma. I tak jak mówię, rozumiem, że PiS ma przemyślane strategie, bo pozwy są już gotowe do sądu. Ja ich rozumiem. Odwołania muszą być i to jest okej. Każdy ma prawo się odwołać w praworządnym państwie do sądu. Kłopot polega na tym, że tam też namajstrowali, ponieważ izba jest nieuznawana jako izba, jako sąd, czy jako sędziowie przez Trybunały Europejskie. W związku z tym pytanie, do kogo się chcą odwoływać. Natomiast, to, żeby to była jakaś też opowieść natury ogólniejszej, to proszę zwrócić uwagę, panie redaktorze i szanowni państwo, że nie warto jest majstrować przy, nie wiem, środkowym części taśmociągu, żeby to na przykład płynęło w naszą stronę albo leciało w naszą stronę, bo później się okazuje, że jak jest potrzeba, żeby z góry coś przeleciało na dół, to niestety nie przeleci, bo jest taśmociąg zepsuty, a już z połowy też się nie da wypuścić na dół, bo to już nie ma co napędzać. Czyli każde wyjęcie pewnego klocka bez jakiegoś sensu, pomysłu, tylko pod siebie, powoduje, że w pewnym momencie to zaczyna uderzać w tych, co majstrowali przy tym. Tak? Czyli, nie wiem, no, to teraz okaże się dziadersem, ale nawet w filmach Barei widać, jak, nie wiem, Balcerek na przykład robi obejście, żeby prąd mieć tańszy, to robi takie coś tam i tam robi i prąd go kopie albo zapala się ta szopa i tak dalej. No właśnie nie warto majstrować ręcznie przy mechanizmie takim jak państwo. I ponieważ Jarosław Kaczyński chciał zbudować, no i zbudował do pewnego stopnia państwo prywatne, no to 36 milionów ludzi, czy tam teraz mniej, po świetnej reformie prodzietnej 500+, nie da się sterować ręcznie z Warszawy, nawet z Żoliborza. W związku z tym te rzeczy teraz wychodzą. Czyli coś gdzieś w jakimś momencie prawo pasowało, to sobie zmienili poprzednio rządzący, a teraz się okazuje, że jak było zmienione, to też ich można tego użyć w stosunku do nich. Albo, że coś nie działa, dlatego, że przerwano pewien, tak się ładnie mówi, łańcuch dostaw prawa. I są zdziwieni wszyscy. A już mówienie o końcu demokracji w związku z tym, że Państwowa Komisja Wyborcza zakwestionowała wydatki na wybory, które były jednym z kolejnych wyborów, które nie były równe. Bo można powiedzieć, że wybory były wolne, ponieważ mogli się pójść do lokali wyborczych. Natomiast ilość pieniędzy wpakowana, wykorzystywanie mediów publicznych, to wszystko wiemy, ale to właśnie to jest wynik też tego, co Państwa Komisja Wyborcza powinna sprawdzać, a ciężko jest udowodnić. I na końcu jeszcze pan Mariusz Błaszczak, który no, w jakimś czasie zastąpi pana Jarosława Kaczyńskiego, jak sam pan Jarosław Kaczyński powiedział. Nie podał tylko daty i kiedy to nastąpi. Pewnie jak wróci z Radomia. Ale jest w stanie powiedzieć, że to są standardy białoruskie. No naprawdę ja myślę, że nawet jeżeli w polityce jest taki standard w tej chwili, zgoda, światowy niestety, że kłamstwo jest nową prawdą, no to jakaś przyzwoitość obowiązuje. Albo powinna obowiązywać. Ja wiem, że może naiwnie jestem, ale no już takich po prostu bzdur można byłoby uniknąć. Można by zbudować inną narrację, ale to, że już jest jakaś Białoruś, no to jeżeli popatrzymy, co się działo na strajkach kobiet, etc., 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 to naprawdę wszelkie rekordy w ogóle takiego bezczelności takiej bije pan były premier Mateusz Morawiecki, który po prostu kłamie na X-ie jak zwykle i opowiada straszne różne dziwne rzeczy, wypisuje, tak jakby trochę to wszystko było na oślep. Ja rozumiem, że politycy PiS-u się boją i myślę, że jeżeli te sprawy, przynajmniej w połowie,
skończą się w sądzie wyrokami, te sprawy dotyczące wyprowadzania pieniędzy z państwowej kasy i nadużywania stanowisk, etc., to odebranie subwencji na najbliższe 3 lata jest ich najmniejszym problemem. Absolutnie tak. No wiadomo tutaj, że właśnie procedura jest tak, że teraz mogą się, że tak powiem, odnieść do tej decyzji do sądu, jednak w tej izbie, w Sądzie Najwyższym zasiadają sami neosędziowie, więc można się spodziewać, jaki będzie wyrok w tej sprawie. Natomiast ostatecznie przelewy podpisuje minister finansów, więc tutaj czy myśli pan, że decyzja o tym, że tej pomimo wszystko przelew nie pójdzie do Prawa i Sprawiedliwości? Czy myśli pan, że ta decyzja już została podjęta? Nie mam żadnego pojęcia, powiem szczerze, natomiast jeżeli, no, nie wiem, czy są sami neosędziowie w tej izbie, ale ta izba jest nieuznawana, w związku z tym te wyroki są, nie są żadne wyroki. To jest tak, jak powiedział kiedyś pan Patryk Jaki, spotka się jakaś grupa ludzi przy ciasteczkach i kawie. I to jest najbardziej groźne w tym wszystkim, że przez te 8 lat rządzenia właśnie Zjednoczonej Prawicy dało się rozmontować system w taki sposób, a nawet nie rozmontować, tylko rozwibrować w taki sposób, że zaczyna nam się to wszystko w głowie mieszać. I zaczyna się to wszystko, chyba takie było założenie, żeby stare wymieszało się z nowym i żeby nikt nie mógł znaleźć końca tego kłębka, ani początku, tylko żeby to było w takim kłębowisku. I to jest fatalna informacja dla nas jako obywateli. Ja tu wychodzę trochę z roli komentatora, wchodzę w buty raczej obywatela, ale polityka jest sztuką możliwości. Jeżeli pan Andrzej Sebastian Duda, jeszcze przez chwilę prezydent, nie rozumie tego i będzie się upierał przy różnych rzeczach, widzę, że się upiera przy różnych rzeczach, które podpisywał, no to niedobrze świadczy o nim jako obywatelu pierwszym i myślącym o tym, żeby kraj się rozwijał. A teraz wracając do analizy, no to jest wprowadzenie takiego zamętu, jeżeli chodzi o pytanie po pierwsze dla nas Polaków, o co tym politykom chodzi, po drugie poza krajem, to jest bardzo ważny wizerunek Polski za granicą, czy się to komuś podoba, czy nie, to jest ważne. Wiarygodność nasza i w NATO, i w Unii Europejskiej, wczoraj było przekazanie pierwszego samolotu F-35, ja rozumiem, że zapłaciliśmy za to, czy będziemy płacić ciężkie pieniądze, natomiast to nie jest tak, że sprzedaje się pewną broń komukolwiek, ale to zostawmy. I budowanie pozycji Polski w Europie, gdzie premier Tusk jest jednym z głównych liderów i możemy mieć wpływ po raz pierwszy od wielu lat, dziesiątków lat na to, co się postanawia przy stole, a nie być przystawką przy tym stole czy menu. Przypominam, że to też jest polityka, że rząd Prawa i Sprawiedliwości przez animozje osobiste pana Jarosława Aleksandra Kaczyńskiego nie wykorzystał ani jednego dnia bycia Tuska umownie prezydentem Europy, czyli przewodniczącym Rady Europejskiej, ponieważ nie lubił go Kaczyński. A to był nasz Polak w Europie. I wtedy nawet pani Szydło, będąc premierem, zagłosowała przeciwko jako jedyna. Ludzie na świecie się pukają w głowę. I to są konsekwencje tego wszystkiego. I oczywiście, jeżeli izba, do której się odwoła PiS, uchyli wyrok, to chyba tak się nazywa, nie jestem pewny, proszę wybaczyć, to wróci to do Państwowej Komisji Wyborczej. Teraz nie pamiętam, jaka jest procedura, nie wiem, jaka jest procedura, czy dalej, czy nie. Oczywiście podpisuje to minister finansów, ale nie wiem, czy pan Andrzej Domański może sobie tak nie podpisać po prostu i nie robić przelewu, czy musi respektować postanowienia sądu. Ale jakby chciał pójść tropem pani Beaty Kempy i pani Beaty Szydło na przykład, no to załóżmy, że wyrok jest uchylający i mówiący, że proszę wypłacić, to on może stosować tą metodę, że na przykład nie opublikują tego wyroku przez najbliższe pół roku, później przelew będzie na przykład źle wypisany. No ja teraz oczywiście przedstawiam straszną wizję, bo to byłoby wet za wet. Natomiast PiS udaje, że nie rozumie, że popsuł państwo. A popsute państwo po prostu nie działa. Jak jest dętka przebita, to się na kole nie jedzie dalej.
Ja rozumiem strategię. Strategia jest podwójna. Po pierwsze, straszymy. No to straszymy, tam kogo się da, a do sądu podamy, a pozwy są gotowe, etc. Ale później się miesza to ze strategią na taką dziewczynkę z zapałkami albo na czerwonego kapturka. Czy Borem lasem przybiegłam tu sama z lekarzami, przysyła mnie mama, jesteśmy bardzo źle traktowani przez wilka złego, zresztą niemieckiego. No to trzeba się zdecydować. Albo jesteście silną partią i macie cojones i stajecie do walki, bo tak jak mówię, są przypadki w Polsce, gdzie partią odbierano subwencje za 1000-krotne mniejsze przewinienia i prawo działało. W związku z tym, dlaczego prawo teraz ma nie działać? Mało tego, tak jak mówię, zmienione jeszcze pod kątem partii PiS i tej drugiej. W związku z tym, ja bym naprawdę prosił polityków i polityczki PiSu, nie zawodźcie, nie jęczcie, tylko próbujcie udowodnić, że byliście aniołami, a nie, że macie tam ten ogon i kopyta schowane pod ubraniem.